Nawet najmniejsze sukcesy warto odnotowywać. Nawet najmniejsze sukcesy warto zauważać. Co w przypadku, gdy sukces jest duży? Wówczas warto się zatrzymać na chwilę i go celebrować. Warto zastanowić się nad tym, co stworzyliśmy, co nam to daje, jak nam to pomaga usprawnić nasze bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, chciałem Was serdecznie powitać na oficjalnej inauguracji Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa i podziękować za Waszą obecność i uwagę. Dziś inaugurujemy wyjątkowe miejsce. Miejsce, którego głównym zadaniem jest doskonalenie kompetencji żołnierzy do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. Utworzenie Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest kamieniem milowym programu CyberMil.pl. Programu, który powstał po to, by poprawić poziom bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Myśląc o tym programie i o ostatnim roku, możemy zauważyć, że bardzo dużo osiągnęliśmy. Program się rozwija zgodnie z planem, w sposób skoordynowany. Jesteśmy zadowoleni z wyników tego programu, a w dniu dzisiejszym kolejny element programu CyberMil.pl to jest Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Z naszej deski kreślarskiej przekształca się w świat rzeczywisty. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest nam niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności naszych żołnierzy. Tak jak inne rodzaje wojsk, tak i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni potrzebują poligonu. Potrzebują miejsca, w którym będą potrafiły podnosić swoje kompetencje, zdobywać nowe umiejętności i je certyfikować. Jestem przekonany, że Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa będzie właśnie tym miejscem, gdzie ta wiedza będzie utwardzana i zdobywana, bo jest nam to niezbędne. Chcemy jako Wojska Obrony Cyberprzestrzeni doskonalić swoje umiejętności i kompetencje. Chcemy i naszą ambicją jest to, by być o krok przed naszymi przeciwnikami, by móc analizować i wykrywać jego potencjalne ruchy i je neutralizować tak szybko, jak to jest możliwe. Ufam, że ten poligon, jakim będzie i jest Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, będzie właściwym miejscem, by rozwijać umiejętności naszych żołnierzy. Czy nam to się uda? Jestem przekonany, że tak. Już w chwili obecnej o jakości Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa świadczą oficerowie i pracownicy, którzy w nim służą. Osoby, które posiadają nietuzinkową wiedzę i doświadczenie. Dowództwo czy nad tym centrum objęła osoba, która jak mało kto inny w resorcie obrony narodowej orientuje się na temat wyzwań, jakie stoją w zakresie szkolnictwa. Pan Paweł Dziuba, który jest dyrektorem Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, zdobywał swoją wiedzę w różnych miejscach przez szereg ostatnich lat w Wojsku Polskim, pełniąc stanowiska kierownicze w Inspektoracie Informatyki, w Narodowym Centrum Kryptologii, czy do chwili obecnej w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jego wiedza i umiejętności, jestem przekonany, że zaowocują tym, że Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa będzie realizowało szkolenia w 100% tak, jak tego oczekujemy. Kibicuję bardzo centrum. Ufam, że będzie realizowało swoje szkolenia i umiejętności tak, jak planujemy, by to robiło. Co więcej, ufam, że Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa pokaże, że istnieje możliwość transformacji wiedzy i umiejętności od naszych ekspertów do naszych przyszłych specjalistów. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.